Wreszcie spotkaliśmy się z Kopernikiem! Ale dlaczego w Bolonii? We Włoszech? A nie w Polsce? Najważniejsze jest to, że po prostu szliśmy łeb w łeb! Czy mnie ktoś spróbuje pokonać? Iwona, sama zamknij ryjoka. A junior, z kim mnie zbezcześcił, lol. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Nadia Włodarczyk oraz Ewelina FNAF, za te dwa piękne fanarty. Pozdrawiam. No, siemanko, uszanowanko, z tej strony Tommy. And welcome back to Rock of Ages 2. Dokładnie, pogramy sobie dzisiaj w Rock of Ages 2. Mamy już dosyć dużo... O, coś tam, czekajcie, Halloween. October update, in this latest update, two new Halloween flag banners. Okej, dobra, jakiś Halloween tutaj będzie, ale wydaje mi się, że na początku sobie dalej tutaj będziemy tą kampanię jechali i tak dalej, ponieważ bardzo dużo osób chciało, żebym w końcu zawitał do Polski, albo raczej coś związanego z Polską tutaj ogarnął. I muszę wam powiedzieć, że tutaj są Włochy, tutaj jest Austria, tutaj są piękne Alpy, nie? Jakie tutaj są piękne Alpy, uwielbiam po prostu Alpy, naprawdę. Ale to jest wszystko inaczej porobione, nie? Muszę wam powiedzieć. Ta mapa jest nie taka zgodna z geografią Europy. To chyba tworzy jakiś Amerykanin, który nie ma żadnego pojęcia o Europie, nie? Bez kitu. Dobra, także chcieliście, żeby było tutaj jakieś nawiązanie z Polską i powiedzieliście mi, że w Bolonii, czyli we Włoszech, możemy spotkać Kopernika Polaka. Nie wiem dlaczego akurat tutaj, widzicie, teraz jest tutaj po prawej stronie, to jest Kopernik. Nie wiem dlaczego w Bolonii akurat trzeba spotkać Kopernika, bo raczej mamy możliwość spotkania się z Kopernikiem, ale to jest troszeczkę nie w porządku moim zdaniem, ponieważ... No, sami widzieliście, że w poprzednim odcinku, czy też dwa odcinki wcześniej, pojechaliśmy do Krakowa, widzicie, Kopernikus? Pojechaliśmy do Krakowa i byliśmy we Lwowie. Ja wiem, że Lwów był kiedyś w Polski, tak, wiem, że połowa Ukrainy należała do Polski i Lwów był kiedyś w Polski, ale mi chodzi o to, że geograficznie to tam w ogóle nie pasuje, bo tam tak naprawdę powinien być Kraków, Katowice, no Wrocław raczej nie, ale raczej Katowice, Kraków, coś takiego, ewentualnie Słowacja, powiedzmy jakaś Bratysława czy też Wiedeń, ale Lwów? Lwów jest mega super hiper turbo na wschodzie, także to tak za bardzo nie działa, ale nieważne. Wiecie co, bo ja nie wiem jak ta mapka tutaj będzie wyglądała, ale ja sobie może wezmę tą kulkę, która jest dosyć w porządku, bo ona się szybko przyspiesza i jest bardzo ciężka do trafienia przez przeciwnika. I teraz tak, tutaj mamy jakąś Phoenix Tree, regenerate styles that have been used by other defenses you build. Ok, czyli tutaj się regenerują tak jakby. Oczywiście biorę nasze złotko, biorę sobie to tutaj, nasze krówki sobie weźmiemy. Ja bardzo bym chciał te barany, które tak po prostu uderzają tą kulkę, one są po prostu mega. I teraz tak, możliwe, że weźmiemy sobie... No te fajerwerki są troszeczkę daremne, ja będę po prostu brał coś, co może go spowolnić i ewentualnie go troszeczkę zniszczyć, ponieważ kanonów jeszcze nie używaliśmy. Mam nadzieję, że coś takiego powinno wystarczyć i lecimy na walkę z Kopernikusem. Dobra, jak teraz tutaj wszystko wygląda? Kulka się tutaj buduje, wow, no niby, no tak troszeczkę... O, Bolonia jest przepiękna, nie? Jeszcze nie byłem w Bolonii we Włoszech, ale z tego co słyszałem, to jest bardzo pięknie, nie? Dobra, tutaj tak super mega hiper tu... Brbonadu... Okej, okay, tutaj wyskok? O kuźwa mać, co tutaj się w ogóle dzieje, ziom? Zobacz, i tutaj jest rozpierdziel, także podpowiedzieliście mi też, żebym się po prostu budował najlepiej. O, tu jest złotko, on tutaj mi tego nie rozwali, kolejne złotko jest tutaj, on tego mi tutaj też nie rozwali, kolejne złotko jest tutaj. Tutaj mi też tego nie rozwali i teraz tak. Mówiliście mi też, żeby najlepiej się po prostu budować w miejscu, gdzie on już ma po prostu dolecieć do tego naszego... A on mi tutaj to rozpierdzieli wszystko, nie? Wiecie co, ja może zrobię coś takiego... Nie no, zróbmy coś takiego, że my naprawdę się tutaj będziemy blokować. Coś takiego tutaj zrobimy. No coś takiego. Tak mega super hiper turbo, nie? Żeby go po prostu go ciarki przeszły. To co on tutaj po prostu zauważy, nie? Oczywiście tutaj postawimy sobie nasze krowy piękne. Tutaj oczywiście... No nie mam już tyle kasy. No dobra, niech będzie, że coś takiego sobie postawimy tylko i wyłącznie przy końcu, ponieważ też tak sami chcieliście na ostatnim odcinku, mi podpowiedzieliście, żebym tak budował, bo tak będzie po prostu najlepiej, nie? Dobra, moja kulka się już prawie zbudowała, ja nie wiem jak to wygląda u Kopernikusa, ale my już możemy sobie jechać, wydaje mi się, że Kopernik też się za niedługo wybuduje, bo on coś się mega super hiper turbo buduje. Dobra, zobaczmy jak to tutaj wygląda, tutaj musimy sobie przeskoczyć i widzę, że tu jest jakaś... Łociub, tu jest jakaś woda w ogóle, nie wiem dlaczego tu jest woda. Ale w każdym razie... Wow! Nie doskoczy, nie dolecę! No fuck! Albo... Nie, no zleciałem! Fuck, jak... O nie... Wydaje mi się, że to będzie dosyć ciężkie do przejścia, zobaczcie co się tutaj w ogóle dzieje. Czy ja muszę tutaj jeszcze raz... Kurde, mogłem wziąć tę kulkę anioła, no ale nie wiedziałem, że tak... Oh fuck, nie... Oh fuck... No!
O dobra, no teraz w sumie żeśmy tutaj ładnie, pięknie rozpierdzieliłem tutaj ja? No jedź, jedź, proszę cię, jedź! Jezus, jaka ta kulka jest głupia. Ona jest tak ciężka, żeby się... Nie! Kopernikus! Załatwiłeś mnie po prostu idealnie, nie? Załatwiłeś mnie po prostu idealnie. Ta kulka jest po prostu głupia, jak ona ma... No, please, no! Please stop! Zobaczcie, już tutaj prawie energii nie mam. Także wydaje mi się, że ta kulka jest troszeczkę daremna na tą planszę. Ale zobaczymy. Dobra, lecimy sobie teraz tutaj. BAM! Dolecimy w ogóle znowu. Dolecimy! Dolecimy, ja dolecimy. Dobra. Jak się tutaj wszystko rozpierdzili. Ej, gdzie on się tutaj wbił? Ej, zobaczcie teraz na Kopernikusa. Zobaczcie teraz na Kopernikusa, co się z nim stało w prawym górnym rogu. Zobaczcie, jest po prostu... O, zregenerował się. Nagle się zregenerował. No, ja tutaj nie dojadę. Wow! Jakie to jest piękne, nie? Muszę wam powiedzieć, że ta gra jest też... No, nie doleciałem, fuck! Odbiłem się od... O, ten też nie doleciał! Widzicie, to się z Kopernikiem dzieje, znowu się zablokował! W ogóle mi tutaj już zostało bardzo mało super, hiper, turbo energii. To jest mega, tu jest po prostu przepięknie, nie? Tu jest po prostu przepięknie. Ta arena, te kolose... Zaraz mi się kulka rozpierdzieli! Dobra, pojawiłem się tutaj, to tyle dobrze. Mam nadzieję, że on tutaj niczego nie ma, bo jak mnie uderzy chociaż raz... Udało się! Udało się! 93, ty! Ja pierdzielę, ty! Ale bez sens! Dobra, gdzie jest Kopernikus? Gdzie jest ta jego kulka? On tutaj jest jeszcze dosyć super hiper turbo zbudowany. Zobaczcie, on tutaj nie ma pojęcia, co ma zrobić, nie? Nie ma pojęcia, co ma robić. Ja teraz może tak, ja wiem, że on teraz tutaj będzie jechał, ale my jeszcze tutaj mamy szansę się tak jakby troszeczkę pobudować. Tak, żeby on mnie po prostu... za jak najmniej po prostu dotknął, no, żeby mnie po prostu nie rozwalił tak na maksa, no. Tutaj sobie postawię jeszcze jeden i teraz tak, kanony może tutaj wybudujemy. Coś takiego i tu będzie po prostu rozpierdziel. Bo my go po prostu naprawdę, tutaj mega super hiper turbo zniszczymy, tutaj też coś takiego. I oczywiście tutaj jest mega, nie, coś takiego. I tu jeszcze jeden, o kuźwa, jaki tu jest rozpierdziel. Co ja teraz tutaj zrobiłem, nie, zobaczcie co ja teraz tutaj zrobiłem. To jest po prostu maras, nie? Co się tutaj dzieje. Tutaj coś takiego zbudujemy. Tutaj zbudujemy coś takiego. I teraz my się tutaj odbudujemy. A nie mogę. Tutaj się odbudujemy. Okej, dobra. Coś takiego. Nie mam już kasy. Łoć. Wow, 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 wow. Tu było po prostu mega. Co się tutaj w ogóle stało, nie? Czekaj, ja się tutaj jeszcze muszę... O Boże, o Boże, o Boże. Przecież on mnie rozwali za 5. On mnie uderzy za 5, chyba że... No, troszeczkę więcej zgarnął niż ja, no ale no trudno się mówi, trudno się mówi. Dobra, ja mu to tutaj rozpierdzielę teraz, bo to mnie po prostu tutaj irytuje, nie? Bez kitu. Dobra, tutaj do mnie oczywiście znowu strzelają. Nie no... Czy ja się mogę od tego jakoś tutaj odbić? No w sumie się udało, w sumie się udało. Skoczyliśmy sobie znowu tutaj na górę. Kopernikus jest tak głupi, że on po prostu nie umie tej mapki przejść tak jakby. To jest jego plansza, to jest jego miejscowość. A jest bardzo kiepsko tutaj z nim, nie? Bez kitu. O, to... O, dokładnie! Idealnie rozwaliłem tego słonia, go to po prostu zdenerwowało, bo to było teraz mega, nie? Niech tam moje pachołki zabierają po... O, o, wow! Ale najważniejsze jest to, że najważniejsze jest to, że dotknąłem tej... Dokładnie, się tutaj teraz pojawimy. Także nie było aż takiej super, hiper, mega, super, turbo tragedii, nie? Muszę wam powiedzieć. Ja bym w ogóle chciał kulkę, która jeszcze szybciej jedzie niż tanie. Zobaczcie. Ja przelecę, ja przelecę. O Boże. Dobra, udało się tutaj mniej więcej, zobaczcie. No nie, jeszcze mnie tutaj walną, nie? Jeszcze mnie tutaj walną. Co za gość, nie? Co za gość. Dobra, tutaj rozpierdzieliłem mu ładnie, pięknie. O, i teraz tutaj jeszcze jedno. No, no, please, no. Zobaczcie, co się tutaj w ogóle dzieje. Przecież ja, on mnie znowu rozpierdzieli. On mnie rozpierdzieli teraz, nie? On mnie teraz rozpierdzieli. Ty pachołku obstrany, ty bambaryło, jest taka scena, że to jest po prostu masakra, nie? Bożenko, proszę cię, dlaczego mi tak to zrobiłaś, nie? Ja go teraz po prostu rozpierdzielę. Ja go rozpierdzielę, on mnie teraz irytował. On mnie teraz bardzo zirytował, bo ja teraz zrobię takie kanony. Ale on mi to może tutaj rozpierdzielić wszystko, no zróbmy coś takiego, bo ja go tutaj będę blokował. I go tutaj po prostu trzeba rozwalić, nie? Go tutaj trzeba po prostu rozwalić, zobaczcie co tutaj się w ogóle będzie działo. Pyk! On się ledwo co pojawi i będzie po prostu atakowany z każdej strony przez te kanony, nie? Przez te kanony, na maksa. Tutaj go też zablokujemy, tutaj go też zablokujemy. Tutaj... O, ja już się wybudowałem? Tak szybko?
Naprawdę? Nie wiedziałem. O, i teraz ta kulka jest tutaj, zobaczcie. Tutaj. Pyk. Pyk. Bez kitu, nie? Nie mam kasy, dobra, jedziemy. Mam nadzieję, że teraz go tutaj po prostu rozpierdzielimy na maksa. No nie udało mi się teraz, mam nadzieję, że Kopernikus też w ogóle nie dojedzie. Ja nie sprawdziłem w ogóle, ile ma energii. Tak, wow, 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 please no, fuck, bitch. Bitch, 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 no, no. Dobra, udało się, idealnie się teraz odbiliśmy od tej. Ja pierdzielę, zobaczcie, co tam się dzieje w ogóle, nie? To jest chyba właśnie, on jest chyba teraz właśnie w tym miejscu, gdzie ja go po prostu atakuję z każdej strony, nie? Bez kitu. Patrzcie, co tam się dzieje. Nie, przelecę, nie, nie. Dobra, jest ładnie, jest pięknie. Wow. On mnie uderzył za milion. Nie, no teraz przegramy. Po prostu przegramy, nie? Przegramy to, bo to nie ma po prostu najmniejszego sensu. Zobaczcie, on mnie tutaj na maksa po prostu rozpierdziela. Dobra. Dobra, tutaj też ładnie, pięknie. Nie, no nie, nie, nie dolecimy, dolecimy, no! Fuck, no stary, no, jak mnie to po prostu irytuje, no. Dobra, teraz powinniśmy wskoczyć. Ale nie w tą stronę, ziomek. Dobra, udało się. Ile tutaj w ogóle tych kamieni leci? To tak nie może być. Ja pierdzielę, nie? On się jeszcze... Nie, ja go uderzę za 5. 125, no nie ma tragedii, ale i tak on mnie po prostu teraz zniszczy. On mnie teraz zniszczy, ja muszę zrobić teraz wszystko, żeby on mnie nie... Jezusie, Chrystusie, Krystyno Maryjo! Dobra, ja tutaj się jakoś pobuduję, czekajcie, bo on tutaj będzie zawracał. Tutaj najlepiej, to po prostu wszystko tutaj, napierdzielić po prostu tych kanonców. Pyk. 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 On tutaj będzie leciał jakoś tako, coś takiego. Tutaj coś takiego. No nie mam już szans na kanon jakiś. Coś takiego. The enemy is rolling! Jakim cudem on się już roluje? Co, on się szybciej wybudował niż ja? On mnie zniszczy. To jest po prostu bez sensu. To jest maraz najgorszy, jaki może w ogóle być. Bo on już mnie po prostu zniszczy, nie? Bez kitu. Ale scena, nie? Ale zrobiłem scenę w ogóle. Boże, Boże, Bożenko, dlaczego? Dlaczego, Bożenko? Myślałem, że on teraz zleci, ale nie. Jednak nie, zobaczcie, jak on tam... No próbuje mnie... Jezus Maria, jak te miasto mnie tutaj irytuje w ogóle, nie? Po co te miasto tutaj w ogóle jest wybudowane, nie? Bez kitu. Dobra, on tam nie doskoczył z tego, co widzę. Dobra, tutaj mu to rozpierdzielimy. Tutaj mu to rozpierdzielimy po prostu na maksa. Tutaj też. Znowu nie doleciałem, nie? Ale bez sens, bo nie dolecieliśmy. Dobra, teraz sobie wyskoczymy tutaj do góry, no tam próbuję jakoś trafić, coś tam mi zrobić. Ale jak sami widzicie, no nie daje po prostu razy. Ale on mnie teraz po prostu zniszczy, Bo to jest po prostu bez sensu, nie? Nie, to nie ma najmniejszego sensu, nie? Ta walka nie ma najmniejszego sensu. Co z tego, że ja mu teraz ten złotko rozwalę? O, coś się znowu zablokował, zobaczcie. On nie wie, co ma zrobić, jego AI szwankuje. Kurde, miałem nadzieję, że uda mi się po prostu go teraz pokonać, jakby się tam zablokował. Dobra, lecimy, jest ładnie, jest pięknie, bardzo daleko polecimy. A, bo on to przeskoczył wszystko, dlaczego to tak wszystko wygląda? Okej, dobra. Za ile go uderzymy? 130, no w sumie może być. Jakby on mnie teraz uderzył za... Nie, to będzie scena, nie? To będzie naprawdę scena. Gdzie on jest? Co to? Aha! Ja mówię, co to się dzieje? A tutaj mi się po prostu joypad znowu zaciął i on tutaj po prostu uderza o... Fuck, nie? Zobaczcie, całe wibruje, nie wiem dlaczego, ale zawsze jak gram w Rock of Ages, tam po prostu całe wibruje. I oddaję teraz jakieś śmieszne swoje odgłosy, nie? Dobra, za ile on mnie teraz tutaj uderzy? Gdzie on teraz jest? On mnie uderzy na maksa. Jest źle, muszę wam powiedzieć, bo jest po prostu mega, super, hiper, turbo scena, nie? Ale bez sens. Joypad, uspokój się! Wsadzę go sobie tutaj do majtek, żeby on mi tutaj fajnie wibrował. Żeby się fajnie czuł. Dobra, co teraz jeszcze tutaj możemy zrobić? Czekajcie, może tutaj? No tak bez sensu tej krowy poustawiać, no ale no co zrobisz? No nic nie zrobisz, no tutaj go jakoś przyblokować, żeby on po prostu tutaj nie dał rady wlatywać, no. Pyk, pyk.
Pyk, pyk, tutaj jeszcze jakieś krowy może. Chociaż on i tak może tą wodą będzie jechał, to jest bez sensu, bez sensu. Ja bym go uderzył naprawdę za 170 może, to może byśmy dali jakąś radę, no ale wątpię, 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 bo to będzie po prostu maraz, nie? No, te kamienie mnie tutaj próbują niby zaatakować jakoś, ale po prostu no, niby nie dałem rady, no. O, nie doskoczymy, znowu nie doskoczymy, ty jaki bezsens, nie? Ale najważniejsze jest to, żebyśmy się po prostu tutaj odbili z powrotem i polecili sobie do góry, nie? Pum, dobra, lecimy sobie tutaj do góry. Tu jest jakiś balon, na którego trzeba po prostu uważać. Zobaczcie, jak on tutaj już strzela do mnie z tych śmiesznych kamieni, nie? Dobra, tutaj mu to rozpierdzieliłem. Miejmy nadzieję, że... Ja bym go teraz rozwalił w tej rundzie. Zobaczcie, enemy is rolling. To może by się jeszcze udało, nie? To jest takie podniecające, że to jest po prostu maraz, co się w ogóle tutaj w ogóle wszystko dzieje, nie? Dobra, tutaj się odbijemy oczywiście od... Nie! No fuck, dlaczego zlecieliśmy na dół, nie? W ogóle to się powinno wcześniej uaktywnić, że tak powiem, że spadłem. Boże, tak daleko, tak daleko, tak daleko, tak daleko, ziomek. Tak daleko, ziomek. A w ogóle ta jego kulka ma jakąś planetę wokół. No, myślałem, że zlecę teraz bez kitu, nie? Ta jego kulka ma jakąś planetę, jakiś księżyc, który krąży wokół niego. I jestem ciekawy, co to za ma jakieś ability, za mocy dodatkowe. Okej, tutaj niczego, no tutaj są kamienie, co prawda, ale ja je spróbuję jakoś uniknąć. Dobra, uniknąłem tych kamieni, było fajnie, było pięknie. Teraz sobie tutaj ładnie przeskoczymy. Zobaczcie, tutaj centralnie, no prawie na tym uzlecieliśmy. Wow, wow, nie, uderzę go za 15, nie. 134, niech on umrze, niech on po prostu umrze bez kitu, nie. Ile mu tutaj... No, on jest po prostu na maksa mega, nie. On jest po prostu na maksa mega, on mnie tutaj rozpierdzieli. Na maksa mnie tutaj po prostu rozpierdzieli. Ale bezsens, nie? Ale bezsens. Zobaczcie, tutaj... To jesteśmy my tutaj. My tutaj podskakujemy, my tutaj czekamy. Nie, to jest Kopernik. Kopernik tutaj jest. Okej, dobra. Proszę, ja go muszę teraz prześcignąć. Musimy dać... Niech on się... Gdzie on się znowu zregenerował? O, zobaczcie. No nie trafiłem go. Jaki bezsens. Dobra, trafiliśmy go tutaj. Ja się muszę jakoś obronić, nie? Ja się naprawdę muszę się jakoś obronić. Bo jak nie, to będzie... On mnie rozwali na maksa, nie? On mnie tutaj rozwali na maksa. Co ja mam zrobić? Co ja mam teraz zrobić tutaj, no? Gdzie on jest? Dobra. Może go prześcigniemy jeszcze? Ja teraz nie patrzę, co on tutaj robi. Nie będę go próbował jakoś zniszczyć, bo widzicie, że on sobie tam nie umie poradzić. Muszę wam powiedzieć, że to jest ekscytująca teraz walka. Bo jeżeli... Nie, on już tam wskoczył. I jest scena, nie? I jest scena. Weź spierdzielaj z tymi kamieniami tutaj obsranymi. Ja widzę, że jak się podskakuje, to jest w sumie lepiej. I w ten filar, nie? Dobra, uderzyliśmy teraz sobie tutaj w ten filar. Leć szybko, proszę cię, leć. Nie! Ale prawie się udało, muszę wam powiedzieć, nie? Ale scena. Rozwalił mnie. Bez kitu. Jeszcze raz. Panowie, musicie dać po prostu z siebie wszystko. Freddy, musisz dać z siebie wszystko. Musisz go po prostu przestraszyć, zrobić na niego jumpscare'a, a ty... Zjedz go. Musimy go po prostu rozpierdzielić. Ja się zastanawiam, czy nie wiem sobie przypadkiem tej samej kulki, ale może jednak nie, bo tutaj jest Strange. Zobaczcie, może weźmy sobie... To mnie, Strange. Tego balona w ogóle nie... O, ta jest mega chyba. Globus Kurzweiger jakiś. Acceleration, speed. Bierzemy czarną. Czarna jest najlepsze. Złoto to. Baloniki. Weźmy sobie to. I weźmy sobie... Dobra, spróbujemy go teraz po prostu atakować. Co, już? Ready? Myślicie, nacisnąć C. Dobra, juhu! Teraz się wybudowaliśmy, musimy się sobie tutaj wybudować nasze pazłotko, żebyśmy sobie tutaj po prostu zbierali na maksa po prostu, nie na maksa. Dobra, tu już się wybudowaliśmy? Nie, tutaj się jeszcze nie wybudowaliśmy. I teraz tak, powracamy sobie teraz do naszego budowania. Jeżeli tutaj on startuje i byśmy sobie tutaj już coś takiego malutkiego wybudowali, to byśmy go mogli teoretycznie spowolnić. Zobaczcie, zróbmy coś po prostu... Jakby to, kurde, zrobić, no, może coś takiego, o, to będzie, nie to, tylko to, dokładnie, o to mi teraz tutaj chodziło, żebyśmy go po prostu tutaj katapultowali, i tutaj, nie, bo jak on tutaj poleci na maksa, to tutaj możemy się po prostu
coś takiego zrobić, tutaj go rozpierdzielić. Tutaj go rozpierdzielić. Tu go rozpierdzielić, tu go rozpierdzielić. Oczywiście balonik, nie mam już kasy na balonik, nie mam już kasy na balonik. O, jest, za chwilę będę miał kasę na balonik. Bo ja bym chciał, o, właśnie tutaj ustawić ten balonik. No i mniej więcej teraz się tak wybudowaliśmy troszeczkę lipnie, ale będziemy sobie teraz tutaj kasę od razu szybko zbierali. No takie na początek powinno wystarczyć, żeby go tam troszeczkę przyblokować, żebyśmy go mogli wyprzedzić. Bo pamiętajcie, że teraz jedziemy sobie czarną kulką, która powoduje, że mamy troszeczkę więcej tego strange. Co prawda acceleration jest troszeczkę daremny, ale wydaje mi się, że dzięki temu, że mamy więcej energii, to powinniśmy po prostu... O Boże, jak ta kulka się rozpędza, jak ta kulka się rozpędza, nie? Dobra. No ale nieważne, lecimy sobie tutaj, mam nadzieję, że tutaj mnie to po prostu nie spowolni. Zobaczcie, tutaj mu to od razu rozpierdzielamy, bo pamiętacie, że ta kulka, którą żeśmy mieli wcześniej, to nam po prostu wszystko na maksa nam rozpierdzielała. Dobra, tutaj sobie fajnie, ładnie polecimy, od razu mu tutaj na to pazłotko może polecimy, żeby on po prostu się tutaj nie budował. Zobaczcie, tutaj mu to rozpierdzielimy, te złoto, żeby on tutaj po prostu nie zbierał sobie tej pieprzonej kasy, nie? Dobra, tutaj mu to rozpierdzielimy mu tego unit. I tutaj też oczywiście, on cały czas tutaj robi... No, widzicie, on znowu działa tak samo, jak działał wcześniej, że on mnie próbuje tutaj spowolnić, żebym ja nie wyskoczył, ale on po prostu nie da mi rady, bo... Zobaczcie, 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 prosto na to złoto. Ej, dlaczego? To mu tutaj trzeba po prostu rozpierdzielić, nie? Bez kitu. Dobra, widzę, że Kopernikus sobie już tak za bardzo nie radzi... O Boże, o Boże. Widzę, że już tutaj sobie za bardzo Kopernikus nie radzi, bo znowu się zablokował. Zobaczcie, co się w ogóle z nim dzieje. Z nim coś jest po prostu nie tak. O, dobra, tutaj sobie wbudował... Mnie to za bardzo nie zrusza, kolego. Mnie to za bardzo, panie kolego, nie zrusza. No niby się tak mało rozpędziliśmy, ale powinno być okej. Dobra, lecimy sobie teraz tutaj. Na to złoto sobie teraz tutaj polecimy. I mu tutaj po prostu... No, zwolnij, 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 bo mu to tutaj musimy naprawdę Mogę to rozwalić? Nie da się tego rozwalić, tego... o Boże, dobra, tutaj mu to rozpierdzielimy tutaj, oj, zleciałem, ale najważniejsze dla mnie jest teraz to, bo tak czy siak go wyprzedziliśmy, że mu to po prostu te złoto tutaj porozpierdzielamy wszystko, żeby on nie miał kasy na żaden Unity, ani z takiego Unity Engine. 153, no w sumie jest ok, nie jest dużo, nie jest mało, ale sami widzicie, że teraz się już troszeczkę rozpędziliśmy, czekajcie, albo raczej... Zebraliśmy trochę sobie tutaj pieniędzy. I teraz tak, ja mu zrobię tutaj takie blokady, żeby tutaj mogli też do niego od razu strzelać. Coś takiego, coś takiego. Tutaj oczywiście wybudujemy sobie kolejny balonik. Tutaj też kolejny balonik. Zobaczcie, co się tutaj w ogóle dzieje. Ile my tutaj tej kasy mamy teraz. To jest po prostu mega. Tutaj go troszeczkę spowolnimy. Kanony oczywiście. Może z tej strony jakoś tak go tutaj poustawiamy, żeby po prostu one też do niego strzelały. Jak on... O, czyli tutaj jest dobrze teraz, to się tutaj w ogóle dzieje? O, balony, balony, balony go biorą, balony go biorą, balony go tutaj biorą, zobaczcie, co się tutaj w ogóle dzieje, nie? Wow, wow, to jest mega, co się teraz tutaj stało. Pyk, 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 pyk. To jest mega, to jest mega, co ja tu zrobiłem, zrobiłem, zrobiłem. Trochę go spowolniłem i musimy to troszeczkę upgrade. O, zobaczcie, co on tutaj robi, jaki down. Przecież wiadomo, że jak ja już jadę i on się chce tutaj wybudować, to po prostu nie da rady. Pyk, pyk, pyk. Ja tutaj mu wszystko rozpierdzielam, nie, bez kitu. Dolecimy, dobra, widzę, że pazłotka sobie tutaj nie wybudował, także on tutaj jeszcze ma to chyba wysrane na to, że tak powiem. I nie zbiera po prostu pieniędzy, także on teraz tutaj będzie miał troszeczkę mniej tej kasy. Udało mi się tutaj przeskoczyć fajnie, pięknie. Dobra, tutaj. Tutaj mu to też rozpierdzielimy. Ja tutaj podskakuję, żeby po prostu on się nie umiał tutaj budować. No, nie trafił mnie, ale nieważne, dobra. Hop! Złota dalej nie ma tutaj wybudowanego. Czy ja bym mu tutaj ten... Oh no, oh no, oh no. Chciałem mu ten balonik rozwalić, no nie powiem. Ale muszę wam powiedzieć, że ta kulka, którą właśnie teraz używamy, ta czarna jest po prostu najlepsza na świecie, nie? Dobra, o, tutaj się teraz... Co za down, nie? Co za down. No nieważne, teraz mnie tutaj nie trafił. Skaczemy sobie teraz tutaj daleko, daleko, daleko. Dlaczego on sobie tutaj złota nie wybudował? Myślę, że on po prostu tego nie zauważył, że my mu tutaj po prostu to rozwali... O Boże. Że my to mu tutaj rozwaliliśmy. Dobrze powiedziałem? Dobra, lecimy sobie teraz tutaj. Oczywiście podskakujemy, żeby on nie miał szansy wybudować się tutaj. Bo sami wiecie, że ta kulka pozostawia takie ślady, które powodują, że no nie wybudujesz się na tym czarnym fleku, nie? I to jest naprawdę mega, super, hiper, turbo. Bardzo mi się to podoba. Nie dolecę do tego, no nieważne. Zignorujmy po prostu
Ten balonik, bo ten balonik nie jest tam nikomu potrzebny do szczęścia. O Boże, o Boże, o Boże. 142 nie jest mało, nie jest dużo. Chciałbym troszeczkę więcej, ale teraz tak, dobra, powracamy sobie teraz tutaj do naszej pięknej planszy. Wydaje mi się, że jak my się tutaj też jakoś też pobudujemy, to będziemy mogą... O, zobaczcie, tutaj jest ten balonik. Tutaj też weźmiemy sobie jeden balonik i oczywiście kanony. Zobaczcie, co się teraz tutaj będzie działo. Tutaj go trzeba po prostu na maksa atakować. Od razu, z miejsca. Z miejsca. Coś takiego jeszcze tutaj wybudujemy. Coś takiego. Coś takiego. Coś takiego. Coś takiego. Sam... Oj, leci balonik, zobaczcie, już jeden balonik leci do niego. Jeszcze jeden. Czy on mi tutaj to wszystko rozpierdzielił? Gdzie on jest? Gdzie on jest? On zleciał, dobra, on zleciał. Zobaczcie, teraz go balonik sobie tutaj weźmie. I teraz my do niego strzelamy. Dawajcie, 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 dawajcie. Wiesz? No nie. Wow, znowu się tutaj pojawi, zobaczcie. Kolejny balonik potrzebujemy. Najlepiej trzy, ja wtedy trzy baloniki wziąłem. Gdzie on jest? Gdzie on jest? On się zgliczował, bez kitu. On tutaj na dole jest, nie wiem dlaczego. Ale nie interesuje mnie to po prostu, bo mam nadzieję, że my go teraz po prostu zlikwidujemy mu tą kulkę, no, bez kitu. Zobaczcie, co się teraz tutaj będzie działo. No. O, prawie idiotycznie mi ktoś sobie tutaj wskoczył. O, panie Kopernikus, chyba sobie pan teraz nie da rady, co? Teraz po prostu pomyśleliśmy, co tutaj trzeba było zrobić. Zobaczcie, nie ma tutaj złota, nie ma tutaj po prostu nic, a wcześniej... Idealnie! Ty, w ogóle ja nie powinienem iść na piłkarza, bo przecież ja tutaj trafiłem teraz bramkę, bez kitu. Z miejsca, z połowy mapy udało mi się tutaj bramkę strzelić, nie, masakrę, muszę wam powiedzieć. Zobaczcie, on tutaj nie ma możliwości się gdziekolwiek wybudować. Ta kulka jest masakra, nie? Ja ostatnio... Ohoho! Biedny, biedny tutaj, biedny. Lajonik cię tutaj drapnął, co? Biedny, jesteś bardzo biedny. Dobra, on tutaj ma tylko jakiś śmieszny jeden balonik, nie, bez kitu. My już po raz trzeci chyba jedziemy, a on mnie tylko uderzył raz. Także, muszę wam powiedzieć, że ta kulka jest mega. Kulka jest naprawdę mega. Dobra, rozpierdzieliśmy tutaj to. I on oczywiście też dalej kasy nie ma. Zobaczcie, lecimy, 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 ładnie, pięknie, widać arenę, na której byśmy mu... O, rozwaliliśmy mu kulkę, widzieliście to? Rozwaliliśmy mu kulkę. Także udało się, udało się. 166! Teraz, panie Kopernik, jest pan daremnym przeciwnikiem. Jak dla mnie, ja już nawet nie mam po co tutaj cokolwiek budować, bo i tak pan, panie Koperniku, się jest daremny. Baloniki oczywiście tutaj, żeby Tigery go złapały. Pozdro dla Tigera oczywiście i dla Kobry. I teraz tutaj napierdzielamy, pyk, pyk, pyk. Kanony, nie mam tutaj kanonów, ale możemy mu go tutaj po prostu niszczyć go, po prostu... kamieniami, zobaczcie. To jest mój arsenał, który będzie atakował naszego przyjaciela, Kopernika. Dobra. I co teraz tutaj jeszcze możemy sobie wbudować? Musimy poczekać, ponieważ nie mamy aż tak dużo pieniędzy. The enemy is rolling! Ale mnie to po prostu nie interesuje, bo zobaczcie, on jest przegrany. On jest przegrany. No przykro, no to jest życie, po prostu. Zobaczcie, już na samym wstępie przegrywa. Już na samym wstępie przegrywa. Go tutaj po prostu atakuje ten śmieszny atakator. Ten nasz śmieszny tutaj lajonik. Troszeczkę energii mu wziął, ale najważniejsze jest to, żeby go po prostu zablokować, bo... Muszę wam powiedzieć, że teraz pomyśleliśmy, co tutaj trzeba zrobić. On tutaj próbuje się jakoś obronić tymi śmiesznymi katapultami na kamienie, ale zobaczcie, on tutaj po prostu niczego nie ma. Niczego. On nie ma pieniędzy, żeby tutaj cokolwiek zrobić. On nie niszczy mi żadnych unitów. O, i tutaj się troszeczkę wybudował, ale ja już mu tutaj to po prostu rozpierdzielam. O, udało się! Znowu mu tutaj złoto rozwaliłem. No przykro mi, panie Kopernik. Ale nie jest tam pan jakiś... Może pan odkrył jakieś tam... cudne rzeczy, w które do dzisiaj wierzymy. I obrócił pan świat do góry nogami, mówiąc, że... jest fajnie, jest pięknie. Ale nie umie pan grać. Nie umie pan grać, nie umie pan walczyć. Dlatego, panie Kopernik, znowu myślałem, że tam wlecę, że będę mógł być znowu piłkarzem, nie? Bez kitu, dobra. Idziemy sobie teraz tutaj, ładnie, pięknie, tutaj mu rozpierdzielimy tą wieżyczkę, która jest... Ohohoho! Przykro mi, panie słoń, przykro mi, panie słoń, ale niestety nie dał pan rady zwyciężyć razem z nami, nie? Dobra, lecimy teraz sobie tutaj do góry, zobaczcie, on tutaj nic nie wybudował, no ja mu nie będę już tego złota tutaj po lewej stronie rozpierdzielać, bo my się możemy po prostu rozpędzić na maksa i tak już przegrał, także patrz, 162, dziękuję, jest fajnie, jest pięknie,
niszczymy go. Jego tutaj parobków też rozpierdzieliliśmy. Udało nam się, co prawda, dopiero za drugim razem, ale nam się udało. Dobra, Kopernikus został pokonany. Wydaje mi się, że dalej sobie tam na Włochy pojedziemy. O, zobaczcie, tutaj mamy kolejny unit. To jest chyba ten unit, który powoduje, o, że te... Skinner cannon hit rainer boulders and cannon turn, okej, okay, dobra. I teraz tak, sobie tutaj pojedziemy, tu są chyba Pompeje, dokładnie, tutaj są Pompeje, tak też myślałem, ponieważ rok temu byłem na Pompejach i Pompeje są naprawdę mega super hiper turbo. Myślę, że będzie tutaj coś związanego z wulkanem, jak już tutaj sami widzicie, ponieważ jest to wulkan, który jest do dzisiaj czynny, jakby ktoś pytał, się ciekawił i tak dalej. Dobra, mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał, jeżeli nie, to zapraszam was do innych moich produkcji, mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym wideo. Na razie, dzięki, Czesiu. Dzięki, Freddy, dzięki.